Dobra, teraz chyba możemy skoczyć. To było głupie. Ważnie, tam skoczyłeś. No. Okej, lecę. Chyba nie złapię się. Jaki pasztet! Przepraszam. Podnieś mnie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł z Niskie. Siema. I dzisiaj kontynuujemy naszą zabawę w Dying Light oczywiście. Jesteśmy już teraz bezpośrednio w naszym domku. Gdzie ty idziesz? Tutaj. Na górę. A czemu? Tu jest misja. Jeszcze możesz mi pomóc? Dodatkowa. Szukam młodej kobiety. Drobna, ciemnowłosa. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. A pan pomoże? Nazywa się Jade Aldemir. Ta, była tu. Niewiele się z nią minąłeś. Siedziała tu trochę pochmurna, jak gradowe niebo. A potem sobie poszła. Szlak by to. Mówiła, gdzie idzie? Nie. Nie. Ale ty jesteś Crane, prawda? Zostawiła to dla ciebie. Tamir, czemu mi to zostawiła? Cóż, nie mam pojęcia, ale chciała, żeby ci przekazać słowa nigdy więcej. Nie wiem, o co mogło jej chodzić. Ojojoj. Okej, więc zrobiliśmy, znaczy nie, musimy zrobić właściwie dopiero. A tu trzeba jeszcze raz kliknąć na niego. Hej, tak. Mogę na słówko? Tak. Używałeś kiedyś karabinu? Jeśli tak. Wpadnij do naszego rusznikarza Ruperta. Ten facet przerobi pistolet na wodę, na armatę. Bardziej by się przydał tłumik. Gdzie go znajdę? O, tłumik. No, tu zaczynają się schody. Tobie się przyda. Dawno go nie było w jego warsztacie. Ja bardzo. Spróbuj w jego mieszkaniu. Może tak zrobię. Ty ciągle tylko strzelasz. Nie klikaj na razie, nie bierzemy tej misji. Musimy jeszcze skończyć tą misję z fontanną. Z wodą, tak. Z fontanną jeszcze musimy zrobić. Tu jest ogólnie handlarz. Ja bym tu posprzedawał parę rzeczy, bo mam kilka karabinów znowu. A faktycznie, no trzeba posprzedawać. Także ja to porki bym posprzedawał w ogóle. Także to bym mu tutaj opchnął. Co on tam ma? Doskonały łom. Ło! A to zręczny? Czekaj, łom jest jednoręczny czy dwuręczny? Łom jest jednoręczny. Łom jest jednoręczny? No. No nie wiem. Karabin wojskowy, karabin wojskowy, te są słabe karabiny, to ja sobie je sprzedam, one są po 800. Ten jest lepszy. Celność 55? O kurde, słabo. Chyba wezmę, karabin, kupię doskonały łom. Chyba sobie jednak kupiłem doskonały łom. Proszę bardzo. O, będziesz szalał. Tak jest, czekaj. Ile dałeś za niego w ogóle? 10 tysięcy. Okej, okay. Ja mam szeroki nóż jakiś, mam kij do krykieta. Czekaj, jest karabin jeszcze, karabin policyjny. To jest tu. Ten doskonały łom to damy. Nie, czekaj, doskonały łom damy tu. 166, 143. Cesarzowa jest w ogóle jakaś słaba. Plany. Nie wiem, po co to w ogóle zrobiłem. Bez sensu robić cokolwiek, skoro można kupić lepszą broń. A ten nóż w zęby? 79. 79. I tutaj. O, ja zrobiłem 87. sobie ten w ogóle. Dobra. Modyfikowano kij do krykieta. O, no dobra. Okej, okay. To wiesz co, to myślę, że możemy powoli śmigać. Dobra, wychodzimy, no. Ostatni zawór przy hotelu musimy odpalić. Tylko kajtuje wyjście. U góry. Pewno. O, dokładnie. Ops. A faktycznie jest tu Crane, słyszysz mnie? Właśnie jeszcze zrobimy. Jade, gdzie jesteś? Dobra. Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Crane, właśnie miałam się kontaktować. Savi przebił się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś to do nas wrócił. Musisz to zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? Rzucił nim. Poczekaj. Skie, co ty robisz? Nie trafiłem. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Ej, stary, mam złoty łom, nie? Od tego zacznijmy. Ooo. Bogaż jesteś w ogóle. Taka złota pała. Totalnie. Dobra. Co, kierujemy się w stronę tego, nie? Tak, w stronę szczęścia. Do akweduktu. Dokładnie, nie, do hotelu. Musimy włączyć po prostu ostatni ten. Ostatni ten, tak. Ostatni zawór. Już byliśmy. Ale tu jest chyba przejście jakieś takie miarę bezpieczne. Oho, ktoś tu biega w ogóle. Czekaj, jest tu jakieś przejście? Tu możemy przejść, patrz. Halo. O, tu jest, dobra. Halo. Dziękuję, faktycznie. Proszę bardzo. Tylko tu za bardzo nie skoczymy tam, więc musimy chyba dalej po linach przechodzić. Spok. Aha, okej, okay. To też tam linami wyciągniesz. Przepraszam. Dobrze. Ale zrzuciłeś go znowu? No co? O co ci chodzi? Ty tak nie robisz. No tam nie doskoczysz do niego chyba, że tak wejść. Czekaj, niech wstanie. Oj,
nie trafiłem. Pyk! Dobra. Dobra. Chyba wstał, chyba się zdenerwował. To jest tutaj, w tym miejscu. No to jest chyba tutaj poziomy niżej, nie? No. To musimy tam jakoś wejść. Są tu poduszki, co prawda, jakieś, znaczy śmieci, ale... Hop! Cześć! O, szlak. O, spadł. Muszę się zabandażować trochę. Ja proponuję, użyjmy przejścia, wejścia, nie wiem, tu? Latarka! Drzwi. Wchodzę. I zamykam za 5, 4, 3, 2, 1. Nie ma. Dobra. Dobra. Chodź, otwórzmy tam, zobaczmy, co tym razem jest za... Tak samo wygląda. No, podobnie wygląda, no. Ja bym się spodziewał czegoś gorszego tutaj, właśnie. A plujący tam jest. Już nie ma. Też nie ma. Jeszcze jaki został? Nie, cisza. No to możesz przekręcić zawór. Co, wchodzimy i przekręcamy. To jest najprostsze chyba ze wszystkich. Albo nie. Coś tu jeszcze słyszę. Dobra, przekręcę, ja cię osłaniam. Dobra, kręcę. Glut w zwolnionym tempie poleciał. Mord, przestawiłem wszystkie trzy zawory. Dobra. Wspaniale, teraz musisz jeszcze tylko zrobić to samo w głównej pompowni. Jaki oszust! Wygląda wygodnie. Czyli tak 4 punkty. No. Chodź tu do mnie. Poszukał nas. Dobra. Główny zawór teraz. Okej, okay. Idziemy. Uwaga. Pewnie coś na wyjściu będzie. Coś na wyjściu zawsze było, no. Teraz nie ma. Okej. Okay. Otwórz drzwi. Zmieniło się. Czekaj. O, kito, czekaj, kito. Ale ten zawór główny czemu tutaj jest? Otwórz główny zawór. Chwila, bo to tutaj jest ten. To tutaj masz zaznaczony? Nie. No, zobacz, gdzie jest to zaznaczenie. A faktycznie. To gdzieś tutaj, to nie możemy wychodzić stąd, bo to jeszcze jest zawór główny jakiś. A tu nie masz przejścia nigdzie za bardziej chyba. Hmm. Tam po drugiej stronie. Czekaj. Pod wodą coś przepłynąć? Chyba, tak. Że belkami u góry musimy prze... Pod wodą przepłynąć, pod wodą, zobacz. A faktycznie, masz. Patrz. Patrz faktycznie. No, mówiłem? Weź od razu karabin, bo to był taki ten żygający. Tylko nie wiem gdzie. Czekaj, bo mi się rozjaśnia. Dobra, okay. Ja tu chciałem delikatnie, o nie, wytrychy. Czekaj, dobra, spokojnie. Przepraszam, ale troszkę mnie podniosło. Złamałem go. To. Ojskie. Drugi złamałem. Ja się pytam, gdzie tutaj jest... O, drzwi. Ja ci złamałem. Oczywiście zamknięte, no bo po co otwierać drzwi? Co to było? Dobra, tak powiem, zostawię to w spokoju. Coś się sapie. Ja, misiu. Strasznie wysoko. Ale gdzie jest ten? Musimy... Chodź, poszukamy tego zaworu szybko, bo... Dobra, idę. Otwórz główny? Nie, czekaj. M. Co jest grane? Tam jest ten... Dobra, nieważne, mamy wyjść. Przejść. Mamy wyjść stąd jednak. Tak? No to wychodzimy. Jest tam przejście? Nie ma przejścia pod wodą, tak? Nie ma właśnie przejścia, no. Ale co jest grane? Zobacz. Aha, bo tu ma, każe nam wyjść teraz stąd chyba. Pewnie tak. Nie wiem, dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Bo na mapie jest oznaczone gdzie indziej, wiesz? Hop. Brum i do góry, do góry. A! Szlaken, pa! Dobra, chyba coś mu wyskoczyło, okay. Moi drodzy. Nie, nie, nic, nic. Stary, nic nie wyskoczyło. Właśnie widzę. Puść mnie! Widzisz i zobacz, nagle teraz się ten pomarańczowy punkt pokazał w zupełnie innym miejscu. Co, nie? Coś się musiało pewnie odświeżyć. No, coś nieświeże było, pewnie przez zombiaczka. Dobra. To co, biegniemy. Biegniemy, parkurowcy. Sprintem. Odejdź stąd, odejdź stąd. Dobrze, dobrze, tędy. Chyba tędy. Chyba tu. Mniej więcej. O, dawaj, do góry, do góry, do góry. Wspinaj się. Tu jest pan jakiś brzydki. Teraz pana brzydkiego nie... Ej, tu zaczynaliśmy w końcu finalnie. No. Tylko czekaj, teraz właśnie dobre pytanie, czy mamy iść... Uważaj, pilnuj nas. Nie wiem do końca, w którym miejscu to jest. Pilnuję. Dobra. Tam skażesz? Ja. Hop. Leżę. Tutaj, bo tu jest zawór główny gdzieś oznaczony. Tylko, o, chyba tutaj na dół. Chyba trzeba tam do wody wejść. Znaczy w sensie ten, no. Sorry. Teraz jestem w głównej pompowni. Co teraz? Nie może wyjść stąd? O Boże, dobra. O, przycięły mi nogi drzwiami.
Nie szkodzi. To ty idź w lewo, ja pójdę w prawo. Dobra. Na bank ja zginę. Dobra, ja mam zamknięte. Czyli ja muszę tutaj wejść. Do wody trzeba wejść? Nie wiem. Okej, nieistotne. Nie, tu wyjścia nie ma. Na pewno? Pod wodą? Też nie, poczekaj. Nie, tu też nie. Zamek jakiś pod wodą do otwarcia? Nie, też nie. Czasami tak było, że zamek trzeba było otworzyć. Tak, no głęboko, to jakieś pod wodę, pod wodę, pod wodę musi zejść. A, to faktycznie jest, tu jest zejście. Tam jest bardzo głęboko zejście w dół. Później płyniesz sobie głęboko, daleko. A idę. Później się topisz i będzie no, dobrze. Widzę, widzę. Zobacz, będzie dobrze, spokojnie, nie przejmuj się skiep. Będzie pan zadowolony. Nie, trochę brakuje powietrza, ale widzę już tutaj, o dobra. Do góry, do góry, do góry. Okej. Nie, tu jest chyba tutaj, ten, nie? Poczekaj, weźmy karabin, bo nie wiem czy to jest... Oj. No, miał karabin, dobra. Oni pilnują tutaj, wojsko pilnuje, weź karabiny. Mam karabin. Taka sytuacja. Amunicja, amunicja. Bardzo ładnie. Dalej, dalej, dalej! No wychyl łeb, wychyl łeb. No, dobra, nieważne. Chyba leży. Po prawej jeszcze był. No, gdzieś tu dobra, jest. Osłaniaj mnie, ja ich wywabię, wiesz, chyba. Tylko ja nie wiem, którędy. Tędy, dobra. Okej, okay, idę. Nikogo nie widzę. Cześć, spokój na razie. Wciągnął karabin, oczywiście mokra twarz. Teraz ja idę do ciebie. Lecę. Dobra, okej, okay, udało się. Amunicja, amunicja, amunicja. Okej. Okay. Okej. Okay. Karabin wojskowy? Lubię. Czyli tam jest to. Czy chyba przejdziemy tędy. Jasna cholera. Hej, patrzcie, o tam. Okej, okay, dobra, easy, easy. W ogóle, gdzieś tu w ogóle zombiaki szaleją. Chyba zawór główny. Dobra, zawór główny, cisnę. Dawaj, otwieraj go. Okej, okay, dobra, mamy to. Otwiera się. Teraz będzie woda wszędzie. Zaraz się utopimy wszyscy. Okej, okay, mamy załatwione. Mort, jakieś postępy? Tak, tak, znów mamy wodę. I to nie tylko w naszym budynku, ale w całej dzielnicy. Godnie zastąpiłeś mnie na stanowisku. Nawet fontanna znów działa. Możemy się kąpać. Lepiej pić wodę niż napoje energetyczne. Dobra, myślę, że tędy wrócimy. Chyba tak. Dasz pod tą wodę brudną. Dobra. Ktoś na bank wyskoczy. Spróbuj wody z fontanny. Czekaj. Gdzie to? Fontanna? Mamy wodę z fontanny spróbować niby. A, faktycznie. Takie zadanie. Teraz w dół musimy płynąć. Jak to? No bo ta fontanna na zewnątrz przeszła. Ja przejdę sobie skrótem. Masz tam skrót jakiś? Ja mam. Okay. To są te moje zamknięte drzwi, co wcześniej były, tylko z tej strony da się je otworzyć. Aha. No to ja płynę, w sensie normalnie. A. Okej. Okay. Dobra. Idziesz tam, ten? Czekaj, bo ja staram się tam stąd wyjść jeszcze, chyba się zrobiłem właśnie, że tutaj polazłem. Ale spoko, tędy przejdę. Pani zombiaczka. Noż kurde, spadłem. Dobra, lecę jeszcze raz. Dobra. Ty tam rozwalaj to, ja zaraz będę. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Idę, gdzie jesteś, u góry? Dobra. No stary, nie możesz mnie... No, Boże. Bożek, wpadł w niego. Przepraszam. Oj, dobra, wiesz co, musimy... Szybko. Chodź, idziemy tędy. Idę. Tu będzie gites. Do fontanny musimy iść. Tak, musimy się napić z fontanny, to jest nasze zadanie. Oj, gryzą, gryzą. O Jezu, tu jest. Stary, na środku, tu mam się napić z fontanny? Nie. Ja piję normalnie. Biją mnie. Napiłem się. Dobra, stary, nie ma co, nie ma co, idziemy stąd. Dobra, idę do ciebie, bo ja bym po drugiej stronie już akurat. A, dobra, najważniejsze, że napiłem się. Ja bo też. Czekaj, ja przejdę sobie tu. Okej. Okay. Zamykasz? No, zamykasz. Nie, stary, za dużych tu było, wiesz? O, okej, okay, dobra, następne zadanie, dobra. Zobaczmy jakie następne zadanie jest. Rusznikarz Rupert, to jest fajne. Tak, tam możemy dorwać. Tam się przyda nam
opcja. Uda się tłumika do mieszkania. Dla mnie, tak, ewidentnie. Tłumik. Ja też bym sobie wziął tłumik, bo to jest przydatne. Ogólnie to jest bardzo daleko. Już nie idzie. No, faktycznie. Musimy iść tak tędy. Dobra, otwieraj. I sprintem. Czekaj, wyłącz latarkę, bo to szkoda. Szkoda baterii. To jest Infinity latarka. I tam. Nie wiem po co tą fontannę włączyliśmy z tą wodą, skoro wiesz. Bez sensu. Żeby miał zombie co pić. No chyba tak. Totalnie. Totalnie fatalnie. Ale tu ich jest w ogóle. No. Lecę. Wrum. Zmęczyła mi się postać. Moja też się sapa. Dobra, biegnę za tobą. O rany, to się oczywiście nie da, no tutaj się da, dobra. Okej. Okay. To się nie da, wszystko się da. Tylko trzeba chcieć. Hops. Nie, trzeba na które wyżej biegać, jest szybciej i łatwiej. Dobra. Poczekaj. No, zbugowałem się znowu. Kto to jest? To jest nasz człowiek. Znasz? To znasz, co ty robisz? Chcesz go kopnąć? Jaki ty zły jesteś. Za bardzo. Ty zły strasznie. Ja chciałem ostatnio z jego buta wpaść w niego. No w tego możesz. Albo w tego. Hop. Poleciał. Proszę bardzo. Okej. Okay. Poczekaj. Chwilę, bo jest takie dziwne przejście. Na dole są zombie. Nie wiem, ja przejdę tędy tu. Tędy tu. I na górę. No Boże, naprawdę postacie się bugują. Nie mogę wskoczyć, kiedy ty siedzisz mi dupskiem na tym. Nie rozumiem, o co ci chodzi z moim dupskiem. Jest po prostu tłuste. Hoppa. Okej. Dobra, teraz chyba możemy skoczyć. To było głupie. Ważnie, tam skoczyłeś. No. Okej, lecę. Chyba nie złapię się. Jaki pasztet! Przepraszam. Podnieś mnie. Poczekaj, dziś muszę zeskoczyć, tak żeby się nie zabić sam. A ciekawe czemu ty trafiłeś, a ja nie dam rady. No bo słabszy jesteś widocznie. Nie przejmuj się, skie. Mam źle wyrobione nogi. Chodź szybciutko, bo tu się płoną w ogóle i zrobią się brzydkie rzeczy. Idę. Więc musimy się naprawdę pospieszyć. Przez radiowóz. Hop. Okej. Okay. Dobra, czekaj, teraz którędy? Zmęczymy się, muszę poczekać chwilę. Dobra, może nie. To lepiej nie. Bo to będzie ciężkie teraz. Okej. Okay. Chyba tędy musimy iść, nie? Tutaj dobra, widzę, idziemy. Że... O, tutaj. Tak, tędy, no. Już blisko. Mieszkanie Ruperta jest u góry. No dobra. Hop. Chodźmy w górę. Do góry. Jeszcze wyżej? I po co komu winda, ja się pytam? Co, kurczę, trochę za wysoko wchodzimy, no ale dobra. Już nie chcę, w bok się idzie dłużej niż ten. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy do środka, do Rupercika. Zobaczymy, co ten Rupercik dla nas będzie miał fajnego. Tłumik dla mnie, koniecznie. Znajdźcie się pewnie będzie chciał, żebyśmy albo zapłacili, albo żebyśmy, nie wiem, coś zrobili dla niego. Okej, okay, pan Rupert chyba ma problemy życiowe. Jak widać. Bo jest coś tak trochę za cicho, nie? Udaj się do mieszkania Ruperta. To jest jego mieszkanie, na dole chyba gdzieś. O nie! Słyszę zombie tam. Ja też. Ale nie mogę otworzyć tych drzwi i tak. Chyba nie to piętro chyba. No chyba nie te piętro, dobra, czekaj, znajdźmy ten. Tu jest zamknięte. Tutaj nic nie przejdziemy nigdzie. Tu też chyba nie. Wyżej trzeba wejść jednak. Tu klamki nie ma. Okej. Okay. Można. Dawaj. O, jakaś dziewczynka tu jest. Ej, bez jaj, serio? W szkole. Stary, totalnie przed szkole tu jest. Wyłącz latarkę, jak możesz. O. Okej. Okay. Rupert the Magic. Spoko, jasne. Lightowo, nie? No idealnie, no to totalnie to wygląda, nie? Pięknie. Jestem Crane. Szukam Ruperta. Nie wciskaj kitu. Szukasz rusznikarza, który akurat ma na imię Rupert. Niech będzie. Chciałem porozmawiać o ulepszeniach broni. Pracujesz dla Raisa? Nie. To już lepiej. Czekam na powrót mojej żony, Jasminy. Jasminy? Dopóki nie wróci, nie mogę stąd wyjść. Od dawna jej nie ma? Nie, niezbyt długo. To też pewno chwilę potrwa, zanim wróci. A te dzieci?
Co z ich rodzicami? Nie żyją, mam nadzieję. Codziennie martwię się, że któryś z nich wyjrzy przez okno i zobaczy mamę albo tatę tłukącego się po ulicy. Nie wiem, co zrobiłbym, gdyby tak się stało. Co im powiedziałeś? Półprawdę. Że miasto opanowała czarna magia, ale ja jestem dobrym czarodziejem, który ich ochroni. To taka niekończąca się gra. Jasmina jest w tym lepsza. Kurczę, jestem rusznikarzem, co ja tam wiem o jakiejś magii, prawda? Wygląda na to, że dobrze ci idzie. No, nie do końca. Mamy dziewczynkę, Ayle. Cierpi na cukrzycę, a insulina skończyła się nam dawno temu. Teraz poziom cukru ma niebotyczny. Jest odwodniona i wyczerpana. Jasmina mówi, że jeśli wkrótce nie dostanie insuliny, wpadnie w śpiączkę i umrze. No więc siedzę tu w durnym kapeluszu, a dzieciaki czekają, żebym magicznie rozwiązał problem. A może nadszedł w końcu czas, aby powiedzieć im prawdę? Nie ma dobrej magii, jest tylko mroczna. Spokojnie, Rupert. W pobliżu jest apteka. Może uda mi się tam znaleźć insulinę. Serio mówisz? Nie masz pojęcia, jak byłbym ci wdzięczny, gdyby ci się naprawdę kolejna misja? Udało. Mam tutaj radio. Jak moja Jasmina wróci, najprawdopodobniej pójdę na trochę do domu. Ale dam ci znać, zanim wyjdę. Dobra, okej, kolejna misja oczywiście. Dobra. Dobra, bierzemy ją. Więcej punktów. Znaczy ten, kasę. Eliksir zdrowia, poszukiwanie insuliny w aptekach. Cześć dziewczynko! Creepy. To jest ona? Creepy. Czy co? To jest ta co ten? Ona jest dziwna, nie? Ta dziewczynka, ona jest przerażająca po prostu. Dobra. Okej, okay, no to co, no to chodźmy w takim razie do apteki. Dobra, z tym, że mamy raptem jakieś takie małe 6-7 minut, nie? No tak, no nie, może zdążymy coś tam zrobić. Więc jeszcze musielibyśmy się streszczać. Zobaczymy, no bo czas na to się kończy. Opuść niestety przeszkole. Okej, okay. Zobaczymy, ile nam to zajmie, nie? Przede wszystkim. No, wyrobimy. Dobra. Co jest grane? Eliksir zdrowia. Poszukuję insuliny w aptekach. Aha! W aptekach. Dwie, są okay. Dwie apteki. A ile czasu antenowego nam już zeszło? Mamy 22. To spokojnie, to spróbujmy jedną aptekę machnąć. To 1-6, to bliżej chyba, nie? To mniej po lewej, jedno. Po lewej, no. Dobra, to jedziemy ona tam. Jest tam gdzieś, to chodźmy tutaj, może przez górę. Dobra. Jedną na pewno zdążymy sprawdzić. Czekaj, tą hop. Latarkę wyłączę sobie. No skocz! No! Kurde, jaki fuks! Oj, oj, poleciał! Już, spokojnie, już idę. Sorry, ale miałem zabawę. Co ty z tą latarką cały czas świecisz? Ludziom po oczach, ja nie wiem. Taki ten, taki... Ziomek, co ty robisz, naprawdę? Dres półurozowy, wiesz. Hop, hop. Dobra, hop, tu jest hop. Drut kolczasty, więc trochę lipa. Nie wejdę. Tędy chyba nie wejdziemy. Ej, fuck, jest drut. Tu też jest drut. Wiesz co, to musimy zrobić chyba inaczej. Nie wiem, jeszcze nie wymyśliłem, poczekaj. Tu na jest, górę wejdź sobie, tu jest przejście. Nie da wejście. Znalazłem przejście, elegancko, dobra. Gdzie to przejście masz? Od boku. Co to był taki wybuch? Nie wiem. Czy tu jest jakiś boss? Pewnie tak. Nie spadaj! Ej, słyszysz? Jakieś wybuchy są. Pewnie ktoś coś rozwala. Tam pewnie jest taki duży boss z tym. Okej, okay, jednego mniej. Goni cię ktoś. Nie wiem, co ty to zrobiłeś. Ja nic nie zrobiłem, to nie to ja. Weź go ogarnij tam jak ładnie, jak możesz. Dobra, oczywiście, no nie ogarnij. Goni mnie? Poszedł. No i po co to zrobić? Teraz tu wejdzie znowu. Czekaj, musimy go wykopać daleko poza ten. Poczekaj, stój tu z daleka. O. Żeby się rozpędzić, patrz. Dawaj. Teraz. Poleciał. No i tak się to robi, stary, a nie jakieś... Dotknięcie, to stary, dotknięcie to ty możesz mieć, wiesz, no. Okej, tu musimy chyba tędy przejść. Pyk. Tak, tędy musimy być, no. No dobra. Tam płonie. Chyba to. Pomórku. I wkroczę! Za bajerkę go! Za bajerkę? No, dobra. Wziął go, wykopał w końcu. Dobra, poczekaj. O, to jest tu, gdzie się zabiłeś, pamiętasz? Nieprawda, to nie to miejsce. Na szczęście, au! Na dół. Co? No bo musimy tędy przejść. Bo tu jest apteka, wiesz? Dobra. Ja chciałem piętrem iść. Widzisz? Apteki hop. Zwykle są na dole. Tu się nie da wejść. Czekaj, szukam właśnie... Którędy tu wejść?
Oj, dobra, chwila, bo tu się zrobiło grubo. Poleciał. Czekaj, tu nie ma... Nie, chyba trzeba od góry faktycznie, wiesz? No mówiłem, że od góry trzeba będzie wchodzić. Aha, dobra. Pojedziemy tamten? Coś się wychyla. Właśnie widzę go, widzę go. Czy możesz się przesunąć, ziomek? Bo chcę wejść. O, przesunął się, widzisz? Patrz, jaki miły. Okej, okay, tu jest trochę rzeczy. Dobra. W sumie, dobra, zobaczmy. Dawno nic nie zbierałem, to... Zostanie trochę rzeczy pomijam po prostu, bo... Nie przydałem się za bardzo. Bo nic ciekawego nie było ostatnio, nie? O, wyskoczył sam, dobra, nieważne. Nie będę tak żył. Okej. Ej, i co teraz? Wejście? Start nie ma wejścia, nie? Nie ma. I musimy chyba i tak na dół zejść. Patrz, jak się rzuciła? Chwila, weź karabin. To właśnie widzę. I co się dzieje na dole? Jeden leży. Chyba... Dobra, jest ich tu bardzo dużo. Dobra, przede wszystkim ja się schowam za tym, bo stoisz bardzo odsłonięty, wiesz? Odstrzeliłem głowę. Jesteś bardzo, bardzo odsłonięty, według mnie. Nie, spoko, tam w głowie mi strzelam, tak się spoko. Okej. O, skąd ona się wzięła? On tu chyba wspina ktoś do nas. O Jezu! Dobra, musisz iść na dół, wiesz? Okej. Okej. No dobra, no to co? No to musimy teraz zeskoczyć na dół. To jest jedna poduszka, trochę lipnie. Do śmietnika możesz też walczyć. Ktoś coś mówił? Na dole. Dobra, musimy uważać, bo nie mam karabiny. Ale już nie żyje. Z karabinami są trochę lipni. Okej. Okay. Never mind. Okej. Tu jest wejście. Dobra, idę. Pilnujesz mnie? Pilnuj mnie. Otwieram zamek. Weź karabin. Tam jest szybki w ogóle, ale ja już go ściągam. Otwarłem. Czekaj, otwieram. Kolejny. Wchodzę do środka, możesz zamknąć za mną. Dobra. Okej. Okay. Zamknięte. Jest apteczka. Szukaj teraz tego, insuliny. Tu nic nie ma. No, tak trochę. Wezmę pieniążki. I trzeba będzie pewnie drugą tą aptekę zobaczyć. Wiesz co, poczekaj, zobaczmy tu jeszcze, bo tu może coś. No właśnie nie zobacz. Tu jest coś. A tu gaza jest, dobra. Staram się pod kół znaleźć, wiesz? Apteczka. No właśnie też właśnie używam kół cały czas, ale nie zmienia to faktu, że jest ogólnie słabo gaza. Nie widzę tu żadnej insuliny. Okej. Okay. Ale tam biegają. No. A my musimy wyjść stąd. No, niestety tak. Dobra, wiesz co, weźmiemy tak. Tu chyba już nie ma tych normalnych. Ale ja myślę, że wyjdziemy w drugim odcinku dopiero. Tak, w drugim odcinku chyba sobie zaśniemy dzisiaj. Tak. Także cóż, tym sobie akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejos! Na razie, cześć, siema! Jak macie insulinę, to podeślijcie w komentarzach. Dokładnie. Na razie, cześć. Na razie, cześć.